Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Złota Myśl o Pokorze. Matko Najświętsza, Tobie dedykujemy ten cykl audycji. Prosimy Cię bardzo, uproś nam u dobrego Boga dar pokory, której tak bardzo potrzebujemy. Mistrzyni życia duchowego, módl się za nami. Ile tylko będziecie mogli, starajcie się żyć w milczeniu i w skupieniu. Tak jednak, abyście przez to drugim nie byli uciążliwi. A ile razy będziecie zmuszeni mówić, róbcie to z największym czuwaniem nad sobą i ze skromnością. A jeżeli się przydarzy, że was mówiących słuchać nie zechcą, czy to przez wzgardę, czy to z innego jakiegoś powodu, nie okazujcie, żeście to dostrzegli, ale przyjmujcie to upokorzenie i znoście je z poddaniem się i ze spokojem. Zaczerpnięte treści pochodzą z dzieła Złota Książeczka o praktyce pokory. Pełną wersję dzieła i audiobook nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.